Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszymi gośćmi dzisiejszego wieczoru są panowie, pan Maciej Małecki, minister w Kancelarii Premiera. Witam, szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, witam serdecznie. I pan Paweł Stańczyk, prezes spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. A będziemy rozmawiać dzisiaj w Polskim Punkcie Widzenia głównie o skutkach wprowadzenia pakietu paliwowego. Panie ministrze, mija właśnie rok, odkąd rząd wprowadził w życie pakiet paliwowy. Dlaczego ten pakiet, panie ministrze, jest tak istotny z punktu widzenia finansów państwa? Panie redaktorze, przez całe lata na polskim państwie, na polskiej gospodarce toczyła się mafia paliwowa. Mówimy nie o tysiącach, nie o milionach, ale o miliardach złotych. I kiedy w 2015 roku w kampanii wyborczej przedstawialiśmy nasze propozycje, pokazywaliśmy też, skąd znajdziemy środki na pokrycie takich programów jak 500+, jak obniżenie wieku emerytalnego. I gro tych środków widzieliśmy w szarej strefie w sektorze paliw. I tu przez lata brakowało skutecznych, dobrych rozwiązań, które wybiłyby zęby mafii paliwowej. I pakiet paliwowy, czyli zestaw ustaw, który przygotowaliśmy w ubiegłym roku i który wszedł w życie 1 sierpnia 2016 roku, pokazał, że rząd pani premier Beaty Szydło dotrzymał słowa. Czyli rozumiem, pakiet wybił zęby mafii paliwowej. Czy jeszcze nie wszystkie? To jest taka sytuacja, w której cały czas trzeba monitorować, bo przestępcy, kiedy zamkniemy im jedną furtkę, w tym przypadku zamknęliśmy szeroko otwartą bramę, ci przestępcy szukają innych rozwiązań i próbują znaleźć obejścia przez inne furtki. Ale przy tych furtkach też chcemy, żeby stało polskie państwo i pilnowało naszego interesu. Na czym polegał cały mechanizm wyłudzenia pieniędzy poprzez firmy działające na rynku paliwowym? Firmy słupy i tak dalej. To był szereg różnych działań, ale polegało to na tym, że na stacje benzynowe w Polsce trafiało paliwo, które omijało cały system podatkowy, akcyzę, VAT, i mieliśmy kilka strat jako polskie państwo. Z jednej strony miliardowe straty dochodów państwa. Z drugiej strony zaburzenie równej konkurencji, bo uczciwi przedsiębiorcy, ludzie, którzy chcieli w sposób legalny, uczciwy, płacąc podatki, funkcjonować na tym rynku, byli bez szans w starciu z grubymi rybami szarej strefy. I trzecia sprawa to było mocne obniżenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dlaczego? Dlatego, że Polska utrzymuje zapasy paliw na około 100 dni funkcjonowania naszej gospodarki. Jeżeli kilkanaście procent tej gospodarki funkcjonowało na nielegalnym paliwie, którego nikt nie potrafił upilnować, w związku z tym zapasy też były proporcjonalnie mniejsze. Jeden przykład. Codziennie przez zachodnią granicę do Polski wjeżdżało około 500 cystern nielegalnego paliwa. To paliwo nie trafiało na przykład do baz największego magazyniera w Polsce, spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych, z którego później trafia do poszczególnych stacji paliw, ale bezpośrednio jechało do stacji, oczywiście z pominięciem wszelkiego rodzaju urzędów, podatków itd. Czyli za to paliwo nie była odprowadzana akcyza, VAT i tak dalej. Panie prezesie, pan minister powiedział krótko, czym zajmuje się spółka Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Pan jest, odpowiada za tę spółkę. Czy pan jest w stanie potwierdzić na podstawie danych, które pan dysponuje, jest to największa firma, która przechowuje paliwa i jakby odpowiada za magazyny paliwowe w Polsce. Czy rzeczywiście ta szara strefa do momentu wprowadzenia pakietu paliwowego była na poziomie 15%? Tak to szacuje między innymi Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Sytuacja rynku paliwowego obecnie, można powiedzieć, że jest wyjątkowa. Aktualnie jesteśmy dokładnie po roku funkcjonowania pakietu paliwowego. Pakiet paliwowy wszedł 1 sierpnia ubiegłego roku, więc dokładnie jesteśmy w tym momencie, kiedy minął ten rok i możemy dokonać już pierwszych takich, to
dosyć głębokich nawet analiz i wniosków. I faktycznie wcześniej, to co pan minister był łaskaw wspomnieć, szara strefa po prostu hulała. Te dane są oczywiście różne, bo też są dane, które ten procent podają jako wyższy, nawet bliski 20-kilku procent. Więc to jest olbrzymia ilość paliwa, która wpływała do Polski, na polski rynek. To jest głównie paliwo importowane, bo musimy tutaj zaznaczyć, że goro paliwa na naszym rynku, no to jest paliwo, które jest produkowane przez nasze rodzime rafinerie, czyli przez Orlen i Lotos, ale oczywiście rynek no na tyle jest atrakcyjny, że też należy te luki uzupełnić importem. I właśnie import paliw był tym rajem dla szarej strefy, dla różnych firm, które nieuczciwie konkurowały nie tylko z tymi głównymi podmiotami, bo Orlen i Lotos to oczywiście główny podmiot, są główne podmioty na rynku, ale też jest mnóstwo mniejszych firm, które też no, ciężko im było funkcjonować na tym rynku, gdzie firmy no, paramafijne czy gangsterskie korzystały właśnie z tych luk często prawnych i zagrażały też często mniejszym firmom. I teraz te małe firmy mogą odetchnąć. Panie prezesie, jakie są symptomy z pana punktu widzenia jako przedsiębiorcy, menadżera zarządzającego dużą spółką? Jakie są symptomy działania pakietu paliwowego? Przede wszystkim to jest tak, że olbrzymia ilość tego paliwa, które było obsługiwane w cudzysłowie przez szarą strefę, teraz wchodzi na ten rynek uczciwy. I co jest istotne, wcześniej pan minister wspomniał właśnie o tym funkcjonowaniu, wprowadzeniu paliwa przez szarą strefę, to ten VAT, który powinien być uiszczany, który powinien wpływać do budżetu naszego państwa, on często był nie tylko niepłacony, często był wyłudzany, słynny łańcuszek firm, czyli omijanie państwa, omijanie urzędów skarbowych, urzędów celnych i w jakby finale niepłacenie VAT-u. Teraz mechanizm polega na tym, że taki przykładowy importer, który chce wprowadzić paliwo na polski rynek, w głównej mierze wprowadza to poprzez nasze bazy. Najpierw jest zobowiązany, żeby uiścić ten VAT. My pobieramy w formie przedpłaty ten VAT i wpłacamy już do urzędu celnego. Więc nim paliwo wpłynie na nasze bazy, ten VAT jest pobrany i już jest już w budżecie. Więc tutaj to, co jest sukcesem rządowych rozwiązań, to przede wszystkim zapewnienie szczelności tego przebiegu i poboru VAT-u. Też jednym z pomysłów na walkę z mafiami paliwowymi jest wprowadzenie jakby GPS-ów, kontroli z GPS-em, poprzez GPS cystern, które wjeżdżają na teren Polski. Jak ten mechanizm, panowie, funkcjonuje, panie ministrze? Przede wszystkim służby skarbowe ułatwia to działanie służbom skarbowym. Można precyzyjnie wybrać daną cysternę do kontroli i pozwoli właściwie skierować siły i środki. Czyli ta cysterna po prostu nie zginie, tak? Dokładnie. Jeśli jest objęta monitoringiem. Kto wjeżdża, nie skręcił gdzieś do lasu, nie spuścił tego paliwa, wjechał. No, jeżeli ktoś, uczciwi przedsiębiorcy, począwszy od dużych firm po firmy rodzinne, legalnie funkcjonujący na rynku, chwalą rozwiązania. Mają równe szanse. Cysterna wjeżdża do Polski, przemieszcza się od miejsca do miejsca. Jasna, przejrzysta sprawa. Wcześniej nie tylko, no, wcześniej była to zabawa trochę taka w kotka i myszkę. I tu my jasno i wyraźnie powiedzieliśmy, nie będziemy szukali pieniędzy w kieszeniach Polaków poprzez podnoszenie podatków, tak jak nasi poprzednicy.
To jest jeden z takich elementów, który bardzo wysoko podnosi poprzeczkę dla wszelkiej maści przestępców, którzy chcą żerować na polskim państwie. Panowie, mam takie dane. Po pierwszym kwartale funkcjonowania pakietu paliwowego wzrost sprzedaży paliw w sierpniu nastąpił o 29%, we wrześniu 26%, w październiku 17%. No to wyraźny jest skok. A jak w tej chwili to wygląda? Panie doktorze, jednym zdaniem jeszcze. To pokazuje skalę szarej strefy. To pokazuje skalę mafii w polskim sektorze naftowym. Bo ani pan, ani ja, ani pan prezes, myślę, że nagle nie zaczęliśmy w przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku o 30% więcej jeździć samochodami. Te pieniądze były w polskiej gospodarce, tylko te pieniądze trafiały do kieszeni wszelkiej maści złodziei i oszustów, którzy okradali polskie państwo. Dziś trafiają do budżetu. Jak to w tej chwili wygląda? Panie prezesie, z pana punktu widzenia, jako firmy, która ma magazyny i do której przyjeżdżają właściciele stacji paliwowych i tak dalej, kupują więcej, kupują tego paliwa czy mniej? Tak. Te procenty ja potwierdzam, dane dokładnie co do litra, więc to wygląda tak, że w tym okresie od wejścia pakietu paliwowego, czy od 1 sierpnia do końca roku 2016, wzrost wydań paliw u nas na bazach, czy to na autocysterny, czy na kolej, to był wzrost o 23% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2015. I tak jak przy wprowadzaniu każdego nowego rozwiązania legislacyjnego, pewno wszyscy się zastanawiali, czy to jest taki utrzymujący się trend, no bo wiadomo, mafia czy szara strefa czeka, patrzy, szuka, może są jakieś rozwiązania, może jakieś luki. I zastanawialiśmy się, czy ten trend naprawdę się utrzyma. I co ciekawe, ten trend jeszcze się podniósł do góry na wiosnę tego roku, czyli mamy już wyniki z maja i czerwca. Ten wzrost jest od ponad 30% w stosunku właśnie też do analogicznego roku 2016, do pierwszego półrocza. Czyli to też nie jest tak tylko, że to się jakby czysto po prostu nakłada na tą szarą strefę. Widać też, że uczciwi przedsiębiorcy wchodzą jakby na tą przestrzeń, ale też się rozwijają. Też tutaj trzeba dodać, bo pan minister wspomniał chociażby o programie 500+, to też jest wzrost, tak? Bo jednak Polacy mają środki na więcej środków na paliwo, więcej środków, żeby zakupić czy spłacić raty za samochód, to wszystko wpływa na gospodarkę, też wpływa na rynek paliwowy. Właśnie tutaj firmy energetyczne, paliwowe zwłaszcza, też jakby to też jest efekt działania pakietu paliwowego, tak przypuszczam i będę szukał u pana ministra i u pana potwierdzenia tego. Mianowicie wzrost dobre wyniki finansowe dużych spółek paliwowych. I ja tu mam przed sobą dane za rok 2014, szanowni państwo. Orlen, grupa kapitałowa Orlen, na minusie 5 miliardów 830 milionów, w 2016 na plusie 5 miliardów 740 milionów. No to jest gigantyczna różnica. W ciągu dwóch, nawet niecałych lat. To pokazuje skalę. Oczywiście pakiet paliwowy to nie jedyny powód zmiany wyników. W 2014 roku był spadek cen paliw, przeszacowanie wycen zapasów w Orlenie, w Lotosie, ale pokazuje szczególnie między 14, 15, 16 rok skok i historycznie rekordowe wyniki polskich rafinerii Orlenu i Lotosu. Lotos pierwszy raz przełamał magiczną dla siebie barierę miliarda złotych zysku. Tegoroczne wyniki Orlenu za pierwsze półrocze też są jeszcze lepsze, bo Orlen za pierwsze półrocze ma 3,8 miliarda złotych zysku. Z czego to wynika, panie ministrze? Pakiet paliwowy raz, dwa, zarządzanie spółką. My podnieśliśmy bardzo wysoko jako rząd wymagania dla menadżerów, którzy kierują polskimi spółkami. Dziś mandat do kierowania naszymi srebrami rodowymi, bo tak trzeba to nazwać, mają menadżerowie, którzy
Ale to ja nie wiedziałam, że PiS miał takich geniuszy w swoich zasobach ludzkich. Panie redaktorze, my jesteśmy ludźmi, tak jak wszyscy. Pani premier, to długo by mówić. Pani premier zadała takie pytanie kiedyś, a może po prostu wystarczyło nie kraść. I pokazujemy, że uszczelnienie kosztów, przypilnowanie kosztów w spółkach, dobre otoczenie prawne, które zapewniliśmy jako Sejm, dobre rozporządzenia rządowe, dają narzędzia menadżerom do dbania o polskie spółki, do rozwijania spółek. Pomysł naszych poprzedników to było sprzedać wszystko, co jest trochę gęstsze od powietrza. Jedną liczbę podam. W 2010 roku nasi poprzednicy, rząd PO-PSL, wyprzedał spółki Skarbu Państwa za ponad 22 miliardy złotych. To jest roczne funkcjonowanie programu 500+. Gdzie te pieniądze się podziały? Panie prezesie, czy pan też może się pochwalić? Może nie takim skokiem, no bo pana spółka jest o wiele mniejsza niż Orlen, no ale czy też są jakieś wzrosty? Jak to wygląda? Tak, mogę się oczywiście pochwalić rekordowymi wynikami w historii spółki. To jest fakt i naszą ambicją jest to, żeby w roku 2017 te wyniki były lepsze niż w 2016. Ale tutaj ważny był też moment, kiedy nastąpiła zmiana zarządu w naszej spółce. To naszą ambicją było to, żeby dorównać wynikom z 2006-2007 roku, czyli 10 lat wstecz. Wtedy wówczas prezesem był Arkadiusz Siwko i taką naszą ambicją było dogonienie do tych wyników, bo przez te 10 lat troszeczkę jednak wyniki były słabsze w firmie. No, muszę się pochwalić tutaj, że pracą naszych pracowników, zwłaszcza oczywiście i uwarunkowaniom legislacyjnym pakietowi paliwowemu, no te wyniki poskoczyły do góry i są fenomenalne. Też oczywiście dzięki pracy, dzięki wynikom chociażby w spółek, o których rozmawiamy, czyli Orlen Lotos, bo Orlen Lotos to 2/3 zalanego paliwa u nas w bazach, więc można powiedzieć, że cierpimy na sukces. Orlen to jest... Takie cierpienia są chyba miłe. Miłe cierpienia. Panie ministrze, jeszcze na koniec naszego programu, mamy 3 minuty do końca. Chciałem pana poprosić o komentarz polityczny. Pan jest tak wytrawnym politykiem, posłem, ministrem i posłem. Dzisiaj prawie 8 godzin w prokuraturze krajowej zeznawał Donald Tusk jako świadek w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. To jest tak zwane śledztwo około smoleńskie, bo chodzi o prokuratorów, którzy dopełnili się, no jest takie podejrzenie, że dopuścili się zaniedbań w swoich obowiązków, kiedy byli w Rosji i tam zamiast uczestniczyć w sekcjach zwłok, wnioskować o udział w tych sekcjach, nie zrobili tego, także później już po sprowadzeniu ciał ofiar katastrofy smoleńskiej do Polski także tych sekcji nie zarządzili. No i dzisiaj podczas konferencji, takiego briefingu po wyjściu z prokuratury Donald Tusk przedstawił się jako osoba prześladowana przez obecne władze, zwłaszcza przez Jarosława Kaczyńskiego i mówi tak do dziennikarzy, że nie ma się czego bać i pan prezes Kaczyński mnie nie przestraszy, niezależnie od tego, w jak zaciekły sposób spróbuje mnie dopaść i nie pomoże mu w tym ani prokuratura, ani inne sposoby dokuczania mi. To jest dokuczanie Donaldowi Tuskowi, że prokuratura wzywa go na przesłuchania jako świadka? W państwie prawa wszyscy są wobec prawa równi. I niezależnie od tego, czy ktoś nazywa się Jan Kowalski, czy Donald Tusk, czy pracuje jako konduktor, jako lekarz, czy jest szefem Unii, szefem w strukturach europejskich, protegowanym Angeli Merkel i ma przywilej zakładania panu Junckerowi marynarek. Wszyscy są równi wobec prawa i my tego pilnujemy. I Donald Tusk nie potrafi tego uszanować, reaguje histerycznie, organizuje cyrk wobec wezwań przed oblicze prokuratorów, a przypomnijmy, czego te wezwania dotyczą. Mówimy o wyjątkowym pohańbieniu zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Mówimy o tym, że do jednej trumny wrzucano szczątki 8 ludzi plus śmieci i niedopałki papierosów. Panie ministrze, czy pana zdaniem ta wypowiedź Donalda Tuska to jest przygotowanie opinii publicznej na powrót do krajowej polityki? Donald Tusk, myślę, ma wiedzę dużo większą niż my wszyscy
na temat zaniedbań, do jakich doszło 7 lat temu w kwietniu 2010 roku. Myślę, że reakcje Donalda Tuska, histeryczne reakcje Donalda Tuska mówią nam jedno. Donald Tusk ma czego się bać. I druga sprawa to jest wieloletnia obsesja Donalda Tuska na punkcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziś widzimy, że strach Donalda Tuska przybiera formy groteskowe. Drugą sprawą... Panie ministrze, przepraszam bardzo, musimy kończyć. Jest godzina już 22. Myślę, że jeszcze będzie okazja na temat Donalda Tuska rozmawiać w naszym programie. Szanowni Państwo, naszymi gośćmi w tym wydaniu Polskiego Punktu Widzenia byli panowie, pan Maciej Małecki, minister w Kancelarii Premiera. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I pan Paweł Stańczyk, prezes spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro, godzina 21.40. To początek naszego programu. Teraz życzę wszystkim Państwu dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc. Z Panem Bogiem.